Cześć, nazywam się Damian Jemioło, a to jest Mam Startup Podcast. Posłuchasz tutaj rozmów z funderami, inwestorami i funduszami Venture Capital. Jeśli jesteś zaangażowany w świat startupów, koniecznie zaobserwuj nasz podcast na YouTube, Spotify, Apple Podcast lub Google Podcast. Zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka. Cześć, nazywam się Damian Jemioło i jestem dziennikarzem portalu mamstartup.pl, a moim dzisiejszym gościem jest Tomasz Weczer z Columbus Polska S.A. Cześć, witajcie. Cześć Tomaszu, dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o kawie i przyznam Ci szczerze, że musiałem się do tej rozmowy dosyć dobrze przygotować, bo w zasadzie jestem ateistą i o kawie no niewiele wiem, ale zacznijmy sobie od tego, czym dokładnie się zajmuje Wasza spółka. Columbus Polska Spółka Akcyjna została utworzona na fundamentach branży Horeca i branży sieci kawiarni, którą współtworzyłem przez ostatnie 12 lat, a w Horece jestem już od 23 lat, także tą spółkę akcyjną stworzyłem na potrzeby produkcji i dystrybucji przede wszystkim kawy, ale w przyszłości najbliższej również innych marek własnych. Pierwszą markę, którą Columbus Polska stworzył, ta spółka, którą stworzyliśmy, pierwszą markę, to jest właśnie kawa. Ale tak jak powiedziałem, mamy w planach i w przygotowaniu kolejne inne produkty w przyszłości, nie kawowe, ale już dzisiaj mamy kawę w swoim portfolio, więc o kawie możemy rzeczywiście dzisiaj porozmawiać szerzej. I chciałbym tutaj też porozmawiać o tym, jak te kawy się dokładnie produkuje, bo wiem, że wy inwestujecie we własną pelarnię, jednak spora część tej kawy po prostu produkuje się w krajach rozwijających się. Jak rozumiem, musicie tę kawę stamtąd, z tamtejszych plantacji zwyczajnie skupować, tak? Z produkcją kawy to proces wygląda tak. No kawa przede wszystkim rośnie wzdłuż takiego pasa tak zwanego kawowego, wzdłuż równika, czyli na razie jeszcze nie dorobiliśmy się plantacji kawowych w Europie, ale kto wie, może i warto byłoby zacząć o tym myśleć, ponieważ te ostatnie zawirowania gospodarcze na świecie coraz bardziej skłaniają ku temu, żeby szukać rozwiązań, jakby może te ziarna kawy i tutaj zasadzić, i tutaj zbierać. Kiedyś mało prawdopodobne byłoby wyobrazić sobie, żeby winorośla hodować w Polsce, a już pod Szczecinem i zresztą nie tylko, bo jest przecież i winnice są pod Zieloną Górą. Ja akurat pochodzę ze Szczecina, stąd tak najbliżej mi była ta winnica w Baniewicach. Można jednak wyprodukować wino w Polsce. Dlaczego mielibyśmy nie pomyśleć o produkcji kawy? Oczywiście na razie tylko tak sobie gdybam. No, ale kawę zbiera się, hoduje się i ziarna zielone, tak zwane ziarna kawy zbiera się na plantacjach. Potem te ziarna się obiera, te owoce kawy obiera się z łusek, następnie się suszy na słońcu. W kolejności następnie one trafiają do palarni. Te palarnie z reguły na potrzeby produkcji kawy w Polsce czy w Europie to są palarnie stacjonujące właśnie w Europie. Ta kawa nie jest palona tam, gdzie jest zbierana. Ona jako zielona dociera tutaj na nasz kontynent, trafia do palarni, jest wypalana. Tych metod palenia jest oczywiście kilka. Stopni palenia jest wiele też. Różne gatunki kawy, tworzy się z tych kaw blendy, tworzy się single. Różnią się one tym, że w singlach, tak jak sama nazwa wskazuje, mamy jednorodne ziarno z jednej plantacji, od jednego plantatora, które uwydatnia jakieś szczególne walory smakowe, zapachowe i tak dalej. Natomiast blendy tworzy się na potrzeby takiego bardziej zbalansowanego smaku kawy, podobnie zresztą jak w whisky na przykład, gdzie mamy blendy i single. Każdy pewnie ma tego świadomość. Blendy powodują to, dają nam to taką możliwość, że nie mamy za dużo kwasowości czy słodkości, tylko właśnie ten smak się troszkę balansuje poprzez odpowiednie dobranie tych ziaren i zbalansowanie tego smaku. To tak w skrócie. Potem pakuje się to oczywiście w torebki, czasami się też mieli, jak wszyscy pewnie mają świadomość, i to trafia do klientów. My taką kawę produkujemy, ale żeby wyprodukować kawę, to wcale nie trzeba posiadać plantacji, co więcej, nawet nie trzeba posiadać palarni. Można tego typu usługi outsourcować, można zlecać wypalenie kawy w palarniach, takich palarni jest wiele. Oczywiście warto jest współpracować, no w naszym przypadku, kiedy potrzebujemy większą skalę produkcyjną uzyskać na potrzeby zaopatrywania i dużej powtarzalności, jakości zaopatrywania naszych klientów, czy to w Horece, czy to w detalu. Warto posługiwać się palarniami, które mają duże możliwości i duże kontrakty, niekiedy własne plantacje, i właśnie my współpracujemy z tego typu palarniami. A jeśli chodzi o jakieś rozwiązania z zakresu przemysłu 4.0, to jak tutaj wygląda ta kwestia w produkcji kawy?
Tak, my też już ostro działamy, jeśli chodzi o tą kwestię właśnie w kierunku może nie tyle co automatyzacji, ale jednak nowoczesnych technologii powiązanych z tą wysokiej jakości kawą. Natomiast sam proces palenia kawy jest tradycyjny. Tą kawę zbiera się ludzkimi rękami, to ludzie zbierają na plantacjach tą kawę. Oczywiście pewnie są już automaty, które zbierają tak samo jak można i winogrona pozbierać automatem i gruszki, jabłka i pary. Wiesz co, słyszałem faktycznie o takich, tylko wówczas ten obszar plantacji musi być na jakiejś równinie, żeby po prostu można było wygodniej je zbierać, no bo w końcu kawę często się wysiewa po prostu w jakichś górach Hondurasu czy Gwatemali. Tak, nasze ziarna w niektórych mieszankach właśnie pochodzą z Peru i z Hondurasu, ale wracając do tego procesu produkcji kawy, to w naszym przypadku jest to nadal tradycyjna produkcja kawy, tak? Czyli ta kawa jest zbierana przez plantatorów. Co ważne, dbamy o to, żeby jak najwięcej naszych kaw posiadało certyfikaty Fair Trade. Fair Trade certyfikat uzyskują właśnie plantacje, które nie zatrudniają na przykład dzieci do pracy, które wypłacają godziwe wynagrodzenie swoim pracownikom, i produkty certyfikowane właśnie znakiem Fair Trade dają pewność konsumentowi właśnie, że kupuje produkt, spożywa produkt, który zgodnie ze sprawiedliwym handlem został stworzony dla niego, więc dzisiaj wiele ludzi się ogląda za takimi certyfikatami, my takie posiadamy. Wracając do tych technologii, metoda palenia, produkcji kawy jest tradycyjna, natomiast już technologie dotyczące sprzedaży tej kawy, konfigurowania smaku tej kawy, coś nad czym pracujemy, już pierwszy etap, tak zwany MVP naszej aplikacji na smartfony już jest dostępne, można ją pobrać na Androidy, na iOSy. Ostatnim takim kulminacyjnym punktem tego technologicznego rozwiązania połączonego z naszą kawą marki Q Ethereal jest właśnie konfigurator smaku, i to jest właśnie ten biznes 4.0. To jest ta technologia, którą jako pierwsi chcemy stworzyć w dziedzinie kawowej. To jest narzędzie, które pozwoli klientowi skonfigurować smak kawy bardzo dobrze dopasowany do jego gustów, do jego potrzeb parzenia, bo można jeszcze sobie wybrać w tym konfiguratorze na jaki sposób parzenia w domu będziemy chcieli przeprowadzić, bo niektórzy mają ekspresy na kapsułki, inni chcą korzystać z kawy mielonej, a inni mają tradycyjny ekspres na ziarna. Więc ponadto jeszcze oczywiście ta aplikacja zada pytanie dotyczące preferencji smakowych, takich jak słodkość, kwasowość i parę innych. Po odpowiedzeniu na te pytania ten konfigurator zasugeruje dokładnie dopasowaną do gustów danego klienta mieszankę. Ja o to podpytuję nie bez przyczyny, bo wspomniałeś tutaj o tym tradycyjnym wyrabianiu kawy i właśnie paleniu jej. Często te plantacje, tak jak wspomniałem, znajdują się na terytoriach krajów rozwijających się. Takie top 3 plantatorów kawy na świecie to jest w zasadzie Brazylia, Kolumbia i Wietnam. I ciekawi mnie, czy ta tradycjonalność, taka rzemieślniczość i też umieszczenie plantacji właśnie w tych krajach rozwijających się nie powoduje, że ta innowacyjność w obszarze produkcji kawy jest po prostu zwyczajnie blokowana. Bo ja co prawda słyszałem, że najwięcej polarni kawy na przykład znajduje się we Włoszech. To jest kraj o wiele lepiej rozwinięty i taki bardziej bym powiedział zdigitalizowany. Ale jak dokładnie od waszej strony wygląda wprowadzenie takiego produktu digitalowego? Czy to jest łatwe zadanie? Nie, myślę, że to nie jest trudne zadanie. Jeżeli zna się cały ten proces, ma się kontakty, wie się, czego się oczekuje od ziaren, które chce się pozyskać, czego się oczekuje od palarni, sposobów palenia, jakościowego, dobrego zapakowania. Wszystko jest oczywiście w oparciu o to, czego potrzebuje dzisiaj rynek, i każdy, kto wprowadza jakiś produkt na rynek, oczywiście najpierw pewnie robi rozeznanie, czego klient albo klient, do którego on chce dotrzeć, czego potrzebuje, i w ten sposób są te produkty pewnie przestworzone. Tak samo i my to robimy, więc to nie jest aż tak trudny proces, jeżeli znasz możliwości, masz kontakty. Natomiast jeśli chodzi o tą kwestię digitalową, no to jest oczywiście duże wyzwanie, stworzenie od podstaw, od zera aplikacji, które dzisiaj, jak wszyscy wiemy, są bardzo popularne i miliony tych aplikacji się rozwija. No my postanowiliśmy stworzyć jakąś tam wyjątkową aplikację, która ułatwi wybór i zakup tej kawy naszej marki. To tutaj poza ciężką pracą programistów, pomysłami, które trzeba było tam wprowadzić do tej aplikacji, grafik doskonale przygotowanych, zresztą polecam, żeby pobrać sobie aplikację właśnie marki kawowej Q Ethereal, jest już dostępna, poczekać jeszcze kilka tygodni na konfigurator, który już ostatnie szlify przechodzi. To nie jest lot na Marsa, aczkolwiek jest to spore wyzwanie logistyczne, kosztowe oczywiście, no bo jednak grupa programistów pracowała nad tą aplikacją ponad rok.
do tego momentu, w którym właśnie ona już trafiła do App Store i Google Play. Co więcej mógłbym powiedzieć o twoim pytaniu, Damianie, dotyczącym tych trudności? No bardziej bym tutaj się doszukiwał coraz częściej napotykanych, nie narzekając oczywiście, ale no, coraz częściej napotykanych przeszkód, jeśli chodzi o kwestie formalne, nie? Biurokracja w Unii Europejskiej w ostatnich latach bardzo mocno wzrosła. No, jest masa przepisów, różnych obostrzeń, regulacji. No, mamy wszyscy tego świadomość i mimo, że obserwujemy, że w pewnym sensie wszystko się ułatwia dzięki internetowi, dzięki wnioskom składanym online i tak dalej, bo dzisiaj już przecież i urzędy skarbowe, i wpisy, KRS, to wszystko się już dzisiaj odbywa online. A zobacz, że czekasz na rejestrację chociażby spółki, czekasz kilka miesięcy. To ciężko sobie to wyobrazić, że dzisiaj, kiedy to jest wszystko skomputeryzowane, mamy internet, składamy te wnioski, a czekamy mimo wszystko po kilka miesięcy na różnego rodzaju wpisy, chociażby właśnie w KRS. I to wszystko dotyczy całej Unii Europejskiej. Ten przyrost tych kwestii formalnych, które narzuca Unia Europejska, jest po prostu coraz większy z roku na rok. W pewnym sensie można byłoby sobie wyobrażać, że ma być coraz łatwiej, że to ma ułatwić nam życie przedsiębiorcom, a tutaj jednak jestem lekko odmiennego zdania. Ale też tak skupiając się na samej produkcji kawy, to z tego co wiem, wy pracujecie również nad stworzeniem własnej kapsuły eterycznej i chciałbym, żebyś powiedział, jak to dokładnie działa i czy jest jakoś też powiązane z waszą aplikacją? Nie, kapsuła eteryczna jest to koncept, jest to pomysł na zbudowanie narzędzia, które pomoże zanurzyć się w pełni wszechświata kawowego, odcięcia się od wszelkich zewnętrznych bodźców, które mogłyby zakłócić tą degustację. Ta kapsuła, polecam, żeby ją podejrzeć. Ona jest, można ją podejrzeć jeszcze na stronie naszej emisji na platformie BizFund, gdzie prowadziliśmy akcję crowdfundingową, która skończyła się 28 kwietnia. No do tego pewnie zaraz jeszcze przejdziemy. Tam można podejrzeć wizualizację kapsuły, jak ona wygląda. Jest to takie niewielkie urządzenie, do którego wchodzą dwie osoby na taką sesję. Ta kapsuła się zamyka, trochę wygląda jak mały statek kosmiczny i w środku jest prezentacja, potem jest w pełnej ciemności degustacja właśnie kawy, kiedy czujemy tylko jej smak i aromat. Po wyjściu z tej kapsuły zdajemy relację na takim pulpicie z naszych doznań, które doświadczyliśmy podczas degustacji tej kawy. Coś można to przyrównać troszkę do takiej floatingowej sesji albo do może odbycia spędzenia czasu w restauracji, w której spożywa się posiłki po ciemku. Ta kapsuła, dodam jeszcze, że ta kapsuła jest takim urządzeniem troszkę edukacyjno-marketingowym, bo oczywiście w dużej mierze została wymyślona po to, żeby działać dla nas jako narzędzie marketingowe i ma być takim urządzeniem obwoźnym po różnych ciekawych eventach w kraju. I mamy nadzieję, że wielu chętnych znajdzie się takich, którzy się zarejestrują na odbycie takiej sesji kilku czy kilkunastominutowej w takiej kapsule. Wiesz, jeśli chodzi o rynek kawy w Polsce, to według mojego researchu jest on obecnie wart jakieś 6 miliardów złotych, a import kawy do Polski jeszcze w 2019 roku wyniósł aż 181 tysięcy ton. Jak się to ma w zasadzie do tych kwestii ekologicznych? No bo sam transport kawy może pozostawić dosyć spory ślad węglowy, ale też tutaj jeszcze dochodzi na przykład wycinanie lasów pod plantacje. Co więcej, mówi się, że rocznie tylko 100 kawiarni sieciowych generuje około 180 ton odpadów kawowych. Tak, co można z tym zrobić? Można przede wszystkim zmienić modę na ekologię, ale tego na razie nie zamierzamy zmienić, bo na razie jesteśmy w okresie, kiedy mamy modę na ekologię, mamy modę na zwalczanie ocieplenia klimatu. Tak naprawdę, bądźmy szczerzy, ten klimat po prostu się zmienia co dekady i to nie jest tak, że my mamy dzisiaj za ciepło, albo mamy dzisiaj za zimno, albo fusy kawowe nagle zaczną nam przeszkadzać. Oczywiście wiadomo, no musimy starać się jako ludzkość produkować jak najmniej tych szkodliwych odpadów, jak na przykład plastik, ale poza tym, że bardzo wiele się o tym mówi i zmienia się bardzo medialnie słomki w sieciach fast foodowych z plastikowych na kartonowe, to nie zmieni na razie naszego świata. Dalej większość opakowań, zwróć uwagę, jest jednak i będzie przez wiele, wiele jeszcze lat pakowanych w plastikowe pudełeczka, a to wszystko można zobaczyć w dużych dyskontach, w dużych sieciach handlowych. Oczywiście warto być tego świadomym. Warto być oczywiście tego świadomym i warto pewnie podążać za modą. Natomiast jak mam być szczery, w moim odczuciu jest to po prostu taki czas, taki okres
I warto być świadomym. My też staramy się być świadomymi, staramy się dobierać opakowania i produkty tak, żeby minimalizować wpływ na środowisko, ale jeśli chodzi o fusy kawowe i to, co powiedziałeś o tej produkcji tych odpadów kawowych z kawiarni, jak najbardziej, oczywiście, i nawet mogę potwierdzić, że to jest coraz więcej tego, bo i sieci kawiarni, może nie w ciągu ostatnich 2 lat pandemii, ale ogólnie to przed 2020 rokiem przyrost lokali gastronomicznych, kawiarnianych, sieciowych w Polsce rosła jak grzyby po deszczu. To trochę przystopowało przez ostatnie 2 lata, ale w ciągu najbliższych kilku lat pewnie powróci na swoje tory i dalej będziemy rozbudowywać tą sieć. Nie my, mówię my jako społeczeństwo, będziemy cały czas rozbudowywać pewnie spożycie między innymi kawy, więc tej kawy coraz więcej. A propos tego, co powiedziałeś o tym, o dostawie ogromnych ilości ton rocznie do Polski, coraz więcej kawy i to tej jakościowej kawy, ziarnistej kawy Polacy spożywają, więc coraz więcej produkują pewnie też i fusów po kawie. Te fusy można ciekawie wykorzystywać. No, jak pewnie wszyscy słyszeli, gdzieś czytali o tym, fusy po kawie posypują już we Lwowie. Tak głośno o tej sprawie było na ulicy w zimę, żeby się ludzie nie przewracali na chodnikach, prawda? My mamy natomiast koncepcję i pomysł na to, jak wykorzystać fusy po kawie i zamieniać je w filiżanki do kawy i to takie wielokrotnego użytku, niejednorazowe. Do tego pomysłu, do tego zadania zaprosiliśmy do współpracy Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie i 2 inżynierów, którzy pomogli nam opracować kompozyt z fusów po kawie, które oczywiście my dostarczyliśmy z naszych zaprzyjaźnionych kawiarni, bo rzeczywiście jest to duża produkcja takich fusów, one do tej pory trafiały po prostu do śmietnika. Ale to warto podkreślić, że to są jednak odpady organiczne, to nie są żadne ropopochodne czy szkodliwe plastikowe odpady, to są po prostu organiczne odpady spożywcze. Nie zmienia to faktu, że warto je wykorzystać i właśnie podjęliśmy takie wyzwanie, żeby te fusy kawowe zlepić i wtłoczyć do formy i uzyskać potem filiżankę, potrzebne jest do tego tak zwane lepiszcze. I w tym celu właśnie ci inżynierowie z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie opracowali na bazie biopolimerów, czyli takich polimerów naturalnego pochodzenia, takie spoiwo, które pozwala utwardzić fusy po kawie do takiego stopnia, że będzie można taką filiżankę wsadzić później nawet do mikrofalówki i wielokrotnie używać, myć ją w zmywarce i tak dalej. I właśnie nad tym pracujemy. Wiesz, ja bym raczej nie rozpatrywał ekologii w kontekście stricte mody, bo ten konsensus naukowy jest jasny i ten wpływ człowieka na zmiany środowiskowe jest faktycznie znaczący. Czy oczywiście, jak wspomniałeś, odpady kawowe są organiczne i teoretycznie łatwiej je recyklingować, ale też sam zaznaczyłeś, że dochodzi tutaj jeszcze kwestia opakowań, to niekoniecznie muszą być ekologiczne. No i w samych kawiarniach i polarniach podejrzewam, że też nie zawsze się korzysta chociażby z energii odnawialnej. Mnie ciekawi, jak wasz produkt, czyli ta filiżanka, jednak ten wasz produkt, ta filiżanka, i ile wyprodukowanie tego by kosztowało i na jak długi okres też taka filiżanka z fusów mi wystarczy? To jest tydzień, miesiąc, 10 lat? Wystarczy na zawsze. I nawet muszę powiedzieć, że jak porównasz to do filiżanki tradycyjnej porcelanowej, no to jak ta porcelanowa ci upadnie, to się stłucze. Natomiast ta z fusów po kawie nie tłucze się. To jest twardy kompozyt, trochę w konsystencji już po utwardzeniu przypominający może strukturą swoją plastik, aczkolwiek to nie jest plastik, tylko to jest w 100% organiczny twór właśnie z fusów kawowych i biopolimerów, które pozwalają to zlepić, potem utwardzić, to wychodzi z formy już gotowy produkt i możesz go używać kiedy chcesz, ile chcesz, gorącą kawę do tego wlewać czy herbatę. No widzisz, to jest ciekawe zagadnienie, żeby pewnie się tym podzielić. Ja postaram się, żebyśmy może na stronę Facebooka po tym dzisiejszym naszym nagraniu, my to zamieścimy na Facebooku na naszej stronie columbuspolska.com. Na mediach społecznościowych, żeby wszyscy mogli się przyjrzeć temu, jak wygląda zrobiona filiżanka z fusów po kawie. Mamy kilka egzemplarzy ze spodeczkami oczywiście, więc pokażemy to, bo na pewno wiele osób się tym zaciekawi. Jest to wykonalne i myślę, że kto wie, może jest w tym przyszłość, nie? Tylko trzeba byłoby troszeczkę zmienić pewnie przyzwyczajenia, bo każdy z nas już gdzieś przywykł do tego, że jednak używamy porcelanowych naczyń, nie? Albo szklanek, to prawda. Natomiast jak to może wpłynąć na smak kawy? Zważywszy też na to, że przecież pracujecie nad kapsułą eteryczną, żeby tymi walorami kawy można było się napawać. Jak zatem taka fusowa filiżanka z biopolimerowego lepiszcza wpływa też na ten smak?
Nie, tam jest praktycznie zerowa przenikalność, jeśli chodzi o właśnie oddawanie jakichkolwiek innych aromatów. Nie, tam nic nie przechodzi. Były robione badania na tych kompozytach i tam nic nie uwalnia się do tej kawy po utwardzeniu. Tam bardzo precyzyjnie muszą być dobrane proporcje właśnie, żeby to mogło się utwardzić, a zarazem nie chłonęło wilgoci i tak dalej. To jest dosyć skomplikowany proces. Ja myślę, że rzeczywiście warto by było troszkę podzielić się tymi ekspertyzami, które już mamy w swoim posiadaniu, stworzonych właśnie przez inżynierów z ZUT-u szczecińskiego. Zamieścimy je na naszych mediach społecznościowych, żeby każdy mógł się zapoznać z taką analizą, jak to wygląda. To są ciekawe zagadnienia rzeczywiście, dość skomplikowane pod kątem takim chemiczno-fizycznym, ale myślę, że kto będzie chciał, to przeczyta i zrozumie tam te wszystkie zagadnienia, które są tam zawarte w tym opracowaniu. Jeśli jesteśmy też przy recyklingu kawy i jak wspomniałeś, w Elchowie chociażby wykorzystuje się te fusy do posypywania dróg, żeby w zimie nie były śliskie po prostu, to w zasadzie na polskim rynku też funkcjonuje pewien startup, który się zajmuje recyklingiem kawy i w zasadzie odpadów kawowych. Jest to tak zwany EcoBin. On tworzy opał w formie takiego kawowego brykietu właśnie z odpadów z kawiarni. Mnie ciekawi, czy uważasz, że tego typu rozwiązania też mają zastosowanie i sens? I do czego jeszcze możemy w zasadzie wykorzystać te odpady fusów, żeby ten proces po prostu recyklingowy ulepszyć? Już mówię, tak, jest to na pewno doskonała idea. Każda idea, która idzie w kierunku wykorzystania czegoś, co można byłoby zamiast wyrzucić do śmieci, tylko ponownie wykorzystać. I tutaj w przypadku stworzenia tych brykietów na pewno jest to super idea. Inną dobrą ideą, zresztą już praktykowaną, są kosmetyki. No, powiedzmy nie tylko kosmetyki, bo to kremu się z tego nie zrobi do twarzy, ale robi się z tego peelingi do ciała. Nie? I na pewno wiele kobiet wie, bo korzystało z takich peelingów. Czasem nawet do szamponów też się dodaje, bo ponoć kofeina pobudza wzrost włosów. Taka ciekawostka. Tak, jak jeszcze można wykorzystać? Jako nawozy do roślin. Fusy jako nawozy do roślin, zresztą nawet domowych. Także jeżeli ktoś kiedyś z Państwa chciałby spróbować, to polecam, żeby fusy po kawie w jakiejkolwiek formie, nawet jeśli używacie kawy w kapsułkach do takich espresso różnych systemów, wydłubać łyżeczką, pozbierać te fusy po kawie i podsypywać do doniczek, do roślinek i zobaczycie, że bardzo fajne efekty to przyniesie. W ten sposób można wykorzystać to i nie wyrzucać do śmieci. I już tak na sam koniec też chciałbym porozmawiać z Tobą o Waszej kampanii crowdfundingowej, bo uruchomiliście ją stosunkowo niedawno i chcieliście wówczas pozyskać prawie 2 miliony złotych, tak? To było 1 700 000 złotych inwestycji. Mnie ciekawi, dlaczego się na taką formę finansowania zdecydowaliście, zamiast skorzystać stricte z pomocy na przykład funduszy Venture Capital, czy oniów biznesu, a może też po prostu nie wykluczacie takiego wsparcia, tylko chcecie w jakiś sposób zdywersyfikować swój portfel? Przede wszystkim dlatego skorzystaliśmy z takich możliwości przez taką platformę, ponieważ jesteśmy spółką akcyjną, więc z założenia w ten sposób mamy możliwość pozyskiwania inwestorów poprzez sprzedaż akcji. Akurat tak się złożyło, że dzisiaj, kiedy rozmawiamy, ta kampania, ta emisja akcji już się zakończyła tydzień temu, 28 kwietnia. Ona trwała, jeśli dobrze pamiętam, 45 dni. Trochę niefortunnym momencie wystartowaliśmy, bo akurat w tym samym czasie, kiedy rozpoczął się konflikt, na Ukrainie i być może to miało duży wpływ też na decyzje inwestorów, aczkolwiek i tak udało nam się ich uzbierać aż 63. Zebraliśmy tylko i aż 10% planowanej kwoty, natomiast to jakby nie ma wpływu na działalność naszej spółki, ponieważ ona funkcjonuje w oparciu o budżet, który został stworzony na początku roku. Natomiast wszystkie te cele inwestycyjne pod tą właśnie kampanię crowdfundingową były związane z takimi właśnie nowinkami technologicznymi, z różnymi kreatywnymi pomysłami, rozwiązaniami na przyszłość, które mają przyspieszyć nasz rozwój, nasz marketing naszej firmy, chociażby jak ta kapsuła eteryczna, jak rozwój produktowy, rozwój dalszy aplikacji, ponieważ aplikacja, o której wcześniej wspominałem, to jest never ending story. I tutaj, mimo że już pierwszy etap jest za nami, aplikacja działa, można z niej korzystać, zamawiać produkty, zaraz będzie działał konfigurator, to dalej będziemy tą aplikację rozwijać i tego typu działania na pozyskanie funduszy właśnie mają ułatwić realizowanie marzeń o rozwoju właśnie między innymi takim innowacyjnym, technologicznym. No ale w związku z tą sytuacją, aczkolwiek nie chciałbym zwalać wszystkiego na sytuację i mówić, że winą obarczać za to konflikt na Ukrainie, tak jak na przykład nasz pan premier inflację
obarcza winą Putina. To nie będę używał takich argumentów. Postaraliśmy się, zrobiliśmy to wszystko najlepiej jak potrafiliśmy, zebraliśmy ponad 60 inwestorów, pokaźną kwotę, około 160 tysięcy złotych. Zawsze tego typu środki warto pozyskać dla swoich inwestorów po to, żeby je później pomnażać i wykorzystać przynajmniej na kilka założonych celów, bo tych celów tam było dosyć sporo w zależności od właśnie powodzenia tej emisji. Ale ona już akurat się zakończyła. Mimo wszystko jest do podejrzenia jako ciekawostka poprzez stronę inwestujwkawe.pl, której jesteśmy tej domeny właścicielem. Tam można podejrzeć, jak wyglądała strona naszej emisji. Tam jest wiele, wiele ciekawych informacji o naszej firmie, właśnie o aplikacji, o tej kapsule eterycznej, o naszych rozwiązaniach produktowych i tak dalej. To warto, polecam, żeby zobaczyć. A jakieś wnioski na przyszłość, jeśli chodzi o tę kampanię? Zdecydowalibyście się raz jeszcze skorzystać z takiej możliwości? Tak, na pewno skorzystamy, pewnie nie od razu, bo to ta emisja kosztowała nas oczywiście wiele miesięcy pracy, więc teraz musimy wrócić z powrotem na codzienne tory generowania obrotów poprzez sprzedaż, poprzez produkcję i sprzedaż kawy i to teraz robimy. Ręce na pokład, rękawy podwinięte i zasuwamy, budujemy struktury sprzedażowe. Natomiast na pewno będziemy chcieli wrócić, ale raczej już chyba, jak już jesteśmy w tym obszarze technologicznym, to w nowocześniejszej formie niż tradycyjna właśnie platforma, jaką jest BizFund. Tym razem chyba spróbujemy jeszcze zrobić to poprzez tokenizację. To jest dużo prostsza, nowocześniejsza forma, nie wymaga tak dużej biurokracji, o której na samym początku powiedziałem, bo ta biurokracja to jednak jest mocno utrudniająca działania w obszarze, szczególnie przy spółkach akcyjnych, kiedy mamy i nadzór KNF-u i tak dalej, te wszystkie formalności trzeba precyzyjnie spełniać. My oczywiście to wszystko zrobiliśmy. Myślę, że kolejne podejście do emisji akcji być może będzie już w tej nowocześniejszej formie, ale o tym będziemy informować pewnie poprzez nasze media społecznościowe. To ja Ci bardzo dziękuję, Tomaszu, za rozmowę i oczywiście życzę powodzenia w rozwijaniu swoich pomysłów. Jasne, ja też bardzo dziękuję, bardzo mi było miło podzielić się z Wami tymi informacjami. Dziękuję Tobie, Damianie. Ja nazywam się Damian Jemioło, ze mną był Tomasz Weczer z Columbus Polska SA, a Was wszystkich zapraszam na mamstart.pl. Trzymajcie się i cześć.